Moi drodzy Państwo, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny pomysł na zaufanie, jak to zaufanie budować, rozwijać, odbudowywać być może, jeżeli zostało utracone. Ostatnio moje klipy są trochę mniej biznesowe, bo krawata mi brakuje, bo ciągle podróżuję i przemieszczam się z jednego końca świata na drugi. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i nie stracę wiarygodności związanej z zaufaniem w kontekście moich pomysłów. A co dzisiaj? Dzisiaj krótki pomysł na temat tego, jak budować energię w zespole. Skąd ta energia się bierze? Zaufania między innymi. Zaufanie jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na poziom energii między członkami zespołu, jeżeli sobie ufają, obdarzają się zaufaniem, jeżeli mają zaufanie do lidera. Teraz jak budować tą energię w zespole, jaki wpływ na zaufanie w zespole, jaki wpływ na energię w zespole ma zaufanie i co można robić. Jedna rzecz, która jest jedną z najistotniejszych, to jest deklarowanie intencji i deklarowanie swoich zamiarów. Jeżeli menedżer czy członkowie zespołu mówią o tym, co zamierzają zrobić i dlaczego zamierzają to zrobić, to jest bardzo ważny element, który buduje relacje oparte o zaufanie. Transparentność w intencjach, transparentność w zamiarach. I czasami to jest tak, że my nie mamy specjalnie nic do ukrycia, ale zapominamy o tym, że ludzie nie czytają w naszych myślach. Jeszcze nie czytają, może za parę lat będziemy na takim etapie, że będziemy mogli czytać sobie wzajemnie w myślach, chociaż mam nadzieję, że nie. Ale trzeba mówić, co zamierzamy i dlaczego zamierzamy. To buduje wiarygodność, to buduje energię w zespole, to buduje przewidywalność. Jest to jeden z najważniejszych elementów budowania zaufania w zespole. Mówienie o tym, co i dlaczego i pamiętanie o tym, że ludzie nie czytają w naszych myślach. Dzięki temu możemy budować energię, która spaja zespół ze sobą, daje duży poziom zaufania i sprzyja efektywnej pracy. I tego Wam życzę, a jeżeli uważacie, że ten pomysł na budowanie zaufania może kogoś zainspirować, zachęcam do udostępniania tego filmu i polecania, i komentowania. Pozdrawiam, cześć!